Witajcie, Ogród Marzeń. Dzisiaj Ogród Marzeń wybiera się w podróż do Słowenii. Wybieramy się samochodem, bo postanowiliśmy, że będziemy zwiedzać Europę samochodem. Jedziemy Dacią Duster. Od kilku lat podróżujemy Dacią Duster. Jest to bardzo dobry samochód. Super spisuje się na drogach. Jest oszczędny, bo jest fabrycznym gazem. Co zabieramy z sobą w podróż? Zawsze zabieramy przede wszystkim dokumenty, ubezpieczenia. Zabieramy też nawigację samochodową i smartfony. Nie zabieramy laptopów, ponieważ nie jedziemy po to, żeby siedzieć w komputerze, oglądać jakieś portale. Jedziemy po to, żeby zwiedzać, doświadczać, poznawać, żeby zobaczyć jak najwięcej. Zabieramy poduszki, widać tu mamy poduszeczki, mamy koce już przygotowane, ponieważ czasem urządzamy sobie dżemkę. W tym roku mamy do pokonania 900 km, w ubiegłym roku jechaliśmy do Szwajcarii, było to 1500 km. Zabieramy z sobą słodycze, ja wiem, że słodycze są niezdrowe, ale zabieramy dlatego, że gdyby nam ze zmęczenia spadał cukier czy ciśnienie, to słodycze są bardzo pomocne, tak samo jak Pepsi. Zabieramy też wodę mineralną, wodę źródlaną, zabieramy izotoniki. Zabieramy też jeszcze przede wszystkim na kartkach wydrukowaną mamy dokładnie całą trasę. Mąż to wszystko przygotował. Mamy też wydrukowane telefony, adresy do ambasad Polski w Słowenii na wszelki wypadek, bo to jest bardzo ważne. Zabieramy przede wszystkim dobry humor, dlatego że kierowca musi być wypoczęty, zrelaksowany, w dobrym humorze, nie może być nerwowy. Bo często zdarza się tak, że jedzie mężczyzna, obok siedzi kobieta i tak mu gada, dogaduje, jączy. Ten facet jest taki zdenerwowany, ściska kierownicę, czerwony, wściekły. Tak nie można. Kierowca musi być zrelaksowany, spokojny, w dobrym humorze. No i oczywiście my dobre humory mamy. Zabieramy z sobą rzeczy osobiste, bardzo ważne. Oczywiście wyposażenie niezbędne w samochodzie typu trójkąt, kamizelki, apteczka, bo to jest bardzo ważne, to musi też być gaśnica. Wybieramy się w tym roku do takiej miejscowości Zasawci. To jest miejscowość położona na wierzchołku góry, otoczona winnicami. Jest to agroturystyka. Po raz pierwszy będziemy w agroturystyce. Do tej pory wybieraliśmy takie różne hotele. Jedne były lepsze, inne były troszeczkę gorsze. To były pensjonaty, ale chodzi o to, że w każdym z tych hoteli, w których się zatrzymywaliśmy, było bardzo czysto, bardzo przyjemnie i były po przystępnej cenie. A tym razem postanowiliśmy troszeczkę zmienić i zobaczyć, jak to jest w takiej agroturystyce. I co jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o tą podróż? Jedzenia, kanapek z sobą nie zabieramy, ponieważ żywimy się po drodze. Zatrzymujemy się na stacjach benzynowych, tam zawsze są jakieś kawiarenki, restauracje i tam zjadamy. Pijemy też kawę, obowiązkowo espresso. Bez kawy espresso się nie ruszamy. No i to w zasadzie chyba tyle. No to do zobaczenia w Słowenii. Do widzenia!